Cześć, witam na naszym kanale, gdzie coraz więcej wiedzy na wynos dla Ciebie. Ja nazywam się Elżbieta Nocoń, nadaję z Encio i przychodzę do Ciebie dzisiaj z kolejnym czasownikiem frazowym, kolejnym frazalem. Look into, czyli coś zbadać, przyjrzeć się czemuś, jakiejś sprawie, może dochodzenie przeprowadzić. Look into, like investigate. Okej, jak zwykle daję trzy przykłady i oczekuję czegoś w zamian, a mianowicie Twoich przykładów, no bo żeby się nauczyć, trzeba ruszyć z tematem, trzeba tego użyć. Okej, ale spokojnie. Jeden czasownik frazowy, posłuchaj, jak on brzmi i jak zachowuje się w zdaniach. The police are looking into the case right now. Policja bada sprawę, prowadzi dochodzenie. The police are looking into. Are looking into, to też jest ciekawe, że oni, policja, są mnodzy. The police are coming. Are coming. Policja jedzie. The police are looking into. Zwróć uwagę, żeby na tym się nie potknąć. Okej. Okay. Not only police can look into cases. Nie tylko policja może prowadzić dochodzenia. That's one of my favorite stories. Two teenage detectives, Hazel and Daisy, look into murder cases. In this one, they investigate, they look into a murder at their boarding school. W tym akurat tomie te dziewczyny, detektywki, badają sprawę morderstwa w ich szkole z internatem. They look into a case at their boarding school in Deep Dean. So there's a murder to look into. So the detectives, the police can look into cases, but not only. I, you, we can also look into problems. A my też, ja, ty, możemy się przyjrzeć sprawie, możemy coś zbadać, poszukać coś więcej na ten temat. If you give me some time, I look into the problem and let you know. Okay, just give me some time, let me look into it. Pozwól mi sprawie się przyjrzeć, pozwól mi zdobyć trochę więcej informacji i wtedy dam Ci znać, co się okaże. Just let me look into the case. Okej, okay, czyli zobacz, jeszcze raz spróbuj sobie to wyobrazić, żeby to siadło. The police are looking into the case. The detectives are looking into a murder. And just give me some time and I'll look into it. Jak zwykle trzy moje przykłady, no to teraz daj coś Twojego. Pomyśl o jakimś innym znanym detektywie. Perhaps Sherlock Holmes. Perhaps... Who else was there? Może jakiś inny znany detektyw, który Ci przychodzi do głowy? Spróbuj go sobie od razu skojarzyć z look into a murder. Może nie od razu morderstwo, może jakaś inna sprawa do zbadania. Coś, co trzeba pogrzebać, podłubać trochę. I napisz mi o tym zdanie w komentarzu. Zachęcam do komentowania, zachęcam do używania tych słów, o których tutaj sobie gadamy i koniecznie do subskrybowania, bo tych filmików stale przybywa. Część jest po polsku, część po angielsku. Na pewno wybierzesz coś dla siebie na swoim poziomie. Zapraszamy do oglądania. And then we will look into more and more phrasal verbs. Shall we? Bye! Dzięki za obejrzenie tego nagrania. To co? Widzimy się w kolejnym. Żeby go nie przegapić, naciśnij dzwoneczek subskrypcji. Jeśli nagranie Ci się podobało, zostaw mi lajka. A może jest coś jeszcze, o czym chciałbyś obejrzeć materiał? Napisz w komentarzu, chętnie pomogę, bo właśnie pomaganiem w płynnym i swobodnym mówieniu po angielsku zajmuję się na co dzień. Do zobaczenia na naszym kanale!